Dzień dobry, tak Państwu na konferencji prasowej z udziałem trenera Rudolfa Rochaczka. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są sprawy związane z niedzielnym meczem Komar Kraków i z Ciarki PBS Bamsanach, dokładnie sytuacja 53 minuty meczu, o której powie trener Rudolf Rochaczek. Aby zobrazować tę sytuację, posłużymy się nagraniem w telewizji podkarpacie.pl, które jest dostępne między innymi na kanale YouTube. Także oddaję głos trenerowi Rochaczkowi, bardzo proszę, trenerze. Dzień dobry, witam Was tutaj wszystkich. Ja bym chciał wyjaśnić tu sytuację z tej minuty, co tu kolega powiedział, co się wydarzyło w Sanoku, dlaczego sam był zmuszony wejść na taflę rodową, gdyż tam teren nie ma co robić, abych po prostu ratował życie swojego zawodnika. Na początku, než będę omawiać szczegóły, uważam, że jest potrzebne zobaczyć fragment tego filmiku, do któremu później będę wracać, a ja będę komentować sytuację mojego zachowania a zachowania kolejnych zawodników, włącznie ze sędziami. Proszę pustić to od początku do końca, a później będziemy wracać. Dobra, można to wrócić na początek. Stop. Widzicie, że Michał Piotrowski leży na lodzie. Ewidentnie jest to naprzeciwko naszemu boksu, 2 metry ode mnie. Ewidentnie kontuzja kręgosłupu. A wiadomo, że w takich sytuacjach w ogóle nie wolno ze zawodnikiem ruszać. W ogóle nie wolno. Proszę zwrócić uwagę na sędziów, bo sędzia jest odpowiedzialny za zdrowie zawodnika do wyjścia lekarza lub masażysty na lód. A jak widzicie, sędzia stoi a patrzy, co robi zawodnik z przeciwnej drużyny z naszym zawodnikiem. Proszę jeszcze kawałeczek dalej. Stop. Widzicie, zdwiga go. Sędziowie nie reagują. Na nic nie reagują. Ta sytuacja, jeżeli by się pokazało, że jest uszkodzony kręgosłup, zagrażała nie tylko życiem, paraliżem, ale zagrażała śmiercią tego zawodnika. On po prostu trzęsie ze zawodnikiem, gdy w ogóle on ma zostać nieuruchomiony, sędzia ma po prostu być u niego a czeka, aż po prostu przyjdzie lekarz. A tu widzicie, że sędziów nie ma. Jeden jest w lewo, na prawej stronie tam jest widać ręka drugiego sędziów. W ogóle nie reagują. Dlatego ja wskakuję, bo z doświadczenia wiem, co za zagrożenie było. Wskakuję na taflę. Wszyscy patrzą, wskakuję na taflę. Stop! Proszę to jeszcze wrócić. Kawałeczek z powrotem. Dobra, niech to. Ja pokażę tam sytuację. Sędziowie absolutnie nic nie reagują. Stop. A widzicie, jeszcze jeżeli możesz troszeczkę a od razu to stopnąć. Stop. Sędzia, który ma ratować zawodnika, odpycha mnie jako trenera, co ja ratuję życie swojemu zawodnikowi. Także oni całkowicie się pomylili.
nezapanovali v ogóle nad situací. Druhý sendia patří na to, co jaké je vydařeně. V ogóle nemá místa na ratování závodníka. Náš masažista se v ogóle nemůže dostat k svému závodníkovi. Všende dookola jsou závodníci Sanoka, kteří tam v ogóle nemají co robit. Jo? Lékař, vidíte, že ani lékař ze Sanoka nie je ještě ani lékař z karetky. Stop. Vidíte, nemá šanc v ogóle nikoho ratovat. A sendiově dali stojí a patří. Dalej. Stop. Teraz ten závodník, nevím numer, ale napevno by se to dalo spravit, mě zaatakoval. Narušil moju privátnost, dotknul se rękou, udeřil mě rękou v břucho, pustí dalej. Já ho odpichám a robí se zaměšaně. Vtedy sendiově vkračajou oba dva do té situaci, předtím v ogóle nic nerobili. Stop. Vidíte, zrobilo se miejsce na to, že mohl lékař přijít, masér, lékař karetky a začali se interesovat zdrojem závodníka. Po moje intervenci, kdy sendiově patřili, nic nezrobili, v ogóle nevěděli, jak se mám zachovat. Stop. Vidíte, kutěkujem. To je jasně vidět. Mluvili sendia pachucky. Stojí tutaj, tu je ski. Dva metry do toho zalezistnění. Vidí to. Evidentně to vidí. A kutěkujem v čase meču. Jeżeli zawodnik kujem drugiego zawodnika, ja automatycznie karam meczem. Automatycznie karam meczem. To już nie gadam w ogóle o przerwie meczu, a jeszcze zaatakuje trenera. Zamieszanie, sędzia mówi stop. A mi pokazuje wem, to znaczy gesto. A tego zawodnika, co mnie kulkiem, nie otrzymał żadną karę, nic, a mi daje karę meczu za niesportowe zachowanie. Także ja dlatego, że jestem ratował życie swojego zawodnika, po prostu jestem był tylko ja ukarany karą meczu. Gdyby ja nie weszedł na tafle, różnie się to mogło skończyć, dlatego, że sędziowie w ogóle nie panowali nad sytuacją, a jest to sprawa sędziów, sędziego, aby byl pierwszy u zawodnika. Jeżeli zobaczycie znowu na to zdjęcie, w ogóle nie odpychali jedną drużynę na jedną stronę, drugą na drugą. Co robili zawodnicy Sanoka na naszej połowie? Przy naszym boksu. To znaczy sędziowie absolutnie nie opanowali tą sytuację. Nic, no, nic nie robią, dalej stoją. To jest koniec tych wydarzeń. Takže celém té konferencie je pokazat fatální blendy liniových, fatální blendy hlavního pachuckého, který poprostu pozvolil zaatakovat dva razy mě jako trenéra. A kutěkujem, to je jeden z nejbrutálnějších faulí, kdy možno dojít do těžkých kontuzí. A chceme po prostu povědět tak, aby ty situace se nepovtařaly, bo sędziowie ogólně chyba nevědí, co mají robit. Očividně ten materiál půjde do vydělu sędziowského, do związku i do vydělu GER disciplíny. A je to ogólně dostępný materiál. A já uvažám, že šéf sendiův povinen, že my budeme písat protest, ale na podstavě toho materiálu, co je, pokarat
sędziów za jej zachowanie, a odsunął je od sędziowania. Bo jest to, to wydarzenie po prostu jest niedopuszczalne. A tak samo, jeżeli ja mam karę mecze, nie wysyła mnie sędzia do szatny, ale na trybuny. Jo, to jest kolejny fragment tych wydarzeń. Takže, abych to zrekapituloval, celem tego jest prevencia, pokazat ten skandal, co se vydařil. Psanok už, že byli pokarány, prostě já jsem byl pokarány za ty vydařenia. Já ratuje život závodníka, dva razy jsem zaatakovaný a já otřimuje karmeču. Takže pokazat, aby to se poprostu nepovtařalo. Bo vedle mě napravdy žarty se skončily a tam napravdy mohlo jít o žiče tego závodníka. Na zakončenie tego spotkania bych chtěl povědět ještě jednu šokujícou, velmi bardzo šokujícou vědomost, že po konferenci prasovej, přepraszam, na konferenci prasovej asistent trenera Sanoka Čvitva pověděl, že Piotrowski poprosil Kosteckého, aby s ním porušal. Je to absolutná nepravda. To vypověděl, chtěl provádět v blend celé środowisko hokejové. Pověděl bych až brutálna nepravda. Tak samo Piotrowski, jeho vypověď byla, že nic takého nebylo, bo on byl pomalu nepřítomný. On nic ani nemohl prosit, bo tak cholerný bůl byl, že poprostu také zdařeně nemělo. Také zdařeně nebylo. A jestem zašokovaný, jak což takého může trenér vypovědět. Nerozumím, dlaczego tak powiedział. Możliwe dlatego, aby po prostu widocznie doszło do zajść na niekorzyść Sanoka, aby złagodził sytuację, a wprowadził po prostu wszystki błąd. Gdy to jest dalszy, to jest kolejny przypad, gdy nie tylko sędziowie, a widocznie i zawodnicy nie wiedzą, ze Sanoka, že kontuzovaný závodník se neruší. Přijíždí sendia, čeká na lékaře a ratuje ho. A jsem zašokovaný to vypovědět. Děkuji. Děkuji bardzo, trenerze. Bardzo proszę o pytania. Przedstawiliśmy naszą redakcję, którą państwu reprezentuje. Można ci głos pod. Co sędziowie napisali? Co Pachucki napisał w protokole o tym wydarzeniu? Jaki jest treść protokołu? No tam są opisane kary, a kara za niesportowe zachowanie. Tylko samo sformułowanie kara za niesportowe zachowanie, tak? Tak. Nic więcej nie zabrał. Z czego to wynikło? Jest niesportowe zachowanie, jest paragraf, jest kara usunięcie od jednego meczu plus 300 złotych kary. Gdy ja się czuję absolutnie bez winy. Oczywiście po tych wydarzeniach, kuciekiem a tak dalej, jsem na niego křičel, že v ogóle nepanuje nad situáciou, ať po prostu se normálně zachovuje. No a viděli jste sami gest. A rozmawiali jste s sędzią, to jest z Krakowi rozmawiał z sędziami po meczu później? My nemáme nic do powiedzenia. Praxe je taková, že se podpisuje protokol a my nemáme možnost vpisania našich pomyslů. Po prostu nemůžeme nic zrobit, tylko podpisat protokol. Albo nepodpisat protokol. Ale to nemá žádného značení. Sedia si píše, co chce, jak chce. A czy klub wystąpił już, czy dopiero wystąpi do związku w sprawie tego zachowania sędziów? Wystąpimy. Napíšeme písma, popíšeme vydařenia, vyšleme plitky, ale ještě raz povtářám, to je materiál ogólno dostępný. A jeżeli nám chodí o to, aby hokej jako disciplína šla dopředu, aby
po prostu i sędziowanie, a ogólnie dyscyplina szła do przodu. Nie trzeba czekać na protesty, ale myślę, że jeżeli zależy prezesowi sędziów na tym, aby się poprawiło sędziowanie, to on musi zareagować. Nie trzeba czekać na jakieś pisma z klubu atd. Atd. Plus obserwator, tak samo. My nie wiemy, jak to ocenił obserwator. No. Także oni muszą na to zareagować. A jeżeli na to nie zareagują, no to wiadomo, że po prostu trenerzy teraz mogą być kuci, bici, a zawodnicy będą nekarani. Czy są jeszcze jakieś pytania? A Piotrowski, jak się po tym meczu czuł? No fatalnie, wczoraj nie grał, jest skluczony, bardzo, bardzo ten kręgosłup był pleca bolał, ale odpukać żadna poważna kontuzja po prostu nie jest, tylko bardzo skluczony. Ale można powiedzieć, że wyłączony z pracy na dłużej niż 7 dni, coś tak, czy na dłużej to będzie? Czy będzie na przykład piątek, czy niedzielę zagrać? Tu nie chodzi o... Tu chodzi o stan zawodnika jakoś to... Nie, ja myślę, że możliwe 7, 10 dni zobaczymy, jeżeli w piątek, nie wiem, jeżeli by w piątek zagrał w niedzielę, ale tu nie chodzi o że to nie był faul, to było takie zderzenie. Przypadkowe, bo to wydaje. To my tu nie gadamy, że nie był odwiedzany faul, my gadamy o sytuacjach... Zachowaniu zawodnika i sędziów. No. Sędziów. O zachowaniu sędziów, bo ty o tym 26, który tym kijem kłuł, to tak samo trzeba. Nie, to ma numer 26 za nogę, bo to nóg. To jest kara dyscyplinarna według mnie na wiele meczów. Ale zobaczymy, co panowie z tym zrobią.